Na rozwój województwa zagwarantowane mamy ponad 8 miliardów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Fundusze zainwestujemy w działalność badawczo-rozwojową, rozwój e-usług, wzmacnianie innowacyjności i przedsiębiorczości, przejście na gospodarkę niskoemisyjną i przyjazną dla środowiska, zwiększenie jakości życia, rozwój transportu, rozwój rynku pracy, wspieranie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem, a także edukację mieszkańców. Zainteresowanie pozyskiwaniem funduszy w województwie mazowieckim jest bardzo duże. Pamiętajmy o tym, że województwo mazowieckie jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem Polski i jako jedyne województwo zostało uznane za region lepiej rozwinięty w stosunku do pozostałych. Najczęściej zadawane pytania dotyczą przede wszystkim rozwoju działalności w obszarze badawczo-rozwojowym, wprowadzania na rynek nowych produktów czy nowych usług, odnawialnych źródeł energii. Dotyczą również zakładania działalności gospodarczej, ale także edukacji czy obszaru zdrowia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego to ponad 8 miliardów złotych, które rozdysponowane zostaną wśród beneficjentów w ramach 10 obszarów tematycznych, czyli tzw. osi priorytetowych. Wnioskodawcy środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wykazani są w szczegółowym opisie osi priorytetowych. Następnie w dokumentacji konkursowej w regulaminie mamy doprecyzowanie, kto może być wnioskodawcą środków. Największe środki zostaną przeznaczone na badania i rozwój, przedsiębiorczość i innowacyjność, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, a także przedsięwzięcia z zakresu transportu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego dotyczy 10 obszarów tematycznych. Środki te skierowane są przede wszystkim do biznesu, administracji, sektora naukowego, a także dla organizacji pozarządowych. Za prawidłową realizację programu odpowiada kilka instytucji. Zarząd Województwa Mazowieckiego jest instytucją zarządzającą, natomiast instytucjami pośredniczącymi, w zależności od obszaru, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wojewódzki Urząd Pracy i Miasto Stołeczne Warszawa. Katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie jest niesamowicie obszerny. Adresaci programu różnią się zależnie od specyfiki projektu. Do głównych grup należą jednostki samorządu terytorialnego, instytucje ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, w szczególności mikro, małe i średnie oraz instytucje nauki, oświaty i kultury. Dofinansowanie możemy otrzymać przede wszystkim na działalność badawczo-rozwojową, na wsparcie e-potencjału Mazowsza, wzrost innowacyjności i przedsiębiorczości, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, dostosowanie do zmian klimatu, podniesienie jakości życia, dodatkowo na rozwój transportu, ale także na włączenie społeczne, wzrost zatrudnienia i edukację, czyli uczenie się przez całe życie. Regionalny program operacyjny to program zindywidualizowany, w związku z czym każda z osi priorytetowych odzwierciedla faktyczne zapotrzebowanie województwa. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego mamy możliwość dofinansowania zarówno projektów twardych, jak i projektów miękkich. Projekty twarde są to przede wszystkim projekty inwestycyjne, na przykład w zakup odnawialnych źródeł energii czy budowę dróg, i są one finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejski Fundusz Społeczny natomiast finansuje przede wszystkim projekty miękkie, czyli projekty w zasoby ludzkie, na przykład w edukację czy w integrację społeczną. Dla porównania tych dwóch funduszy, Europejski Fundusz Społeczny to 26% alokacji środków w programie, co stanowi tylko 3 osie priorytetowe. Pozostała część finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Największym zainteresowaniem cieszą się projekty związane z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, wprowadzeniem innowacyjnych produktów bądź usług na rynek, odnawialnych źródeł energii, edukacji i integracji społecznej. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o procesie pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zobacz inne nasze wideoinformatory. Znajdziesz je na stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu. Więcej informacji
uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej fundusze dla mazowsza.eu.